Witajcie, kochani. Jestem dzisiaj też, chociaż zastanawiałam się, czy będę, czy nie, po wczorajszym, ale... Ej! Ale... No, ale tak, ja się zobowiązałam sama przed sobą, że będę się stawiać codziennie o 11:11, niezależnie od tego, z czym w danym momencie jestem. W związku z tym jestem. Jestem i dzisiaj jest już. Dzisiaj mi się już wszystko pięknie poskładało. I to jest tak, że jak jesteśmy w centrum, wydarzeń, to nie mamy takiej jasności, co się dzieje, dlaczego to się dzieje, nie wiemy za bardzo, o co chodzi, bo jesteśmy tak jakby zanurzeni w tym, co się dzieje. A jak troszeczkę już, witaj, jak troszeczkę już tak stajemy obok, stajemy się obserwatorami tego, co się dzieje, to zaczyna się dużo więcej rzeczy pokazywać. I no cóż, wygląda na to, że otworzyłam puszkę Pandory. W momencie, w którym zaczęłam mówić o manipulacjach, o toksycznych relacjach, o relacjach, o kryształowych relacjach, wygląda na to, że po prostu no, dalej mam to kontynuować. Mam być takim żywym przykładem na to, w jaki sposób można. W jaki sposób z tym pracować. Ja... Cześć dziewczyny, cześć Lidziu, cześć Asiu. Ja widzę już dzisiaj bardzo wyraźnie, znowu do mnie dotarło, że jestem znowu prowadzona jakby w tym kierunku, żeby trochę robić taką tutaj wiwisekcję. Żeby pokazywać to, co się dzieje na podstawie tego, co ja wyczuwam, co się pojawia w polu, ale co też pojawia się w moim życiu. I mam to tutaj tak jakby na waszych oczach trochę pokazywać, jak sobie z tym radzić, z czym to się wiąże. Nie jest to, przyznam szczerze, nie jest to łatwe, dlatego że nie wiem, czy są tacy nauczyciele, którzy przyznają się do swoich słabości i pokazują to, że nie wszystko jeszcze mają przerobione. Ja na pewno nie wszystko mam jeszcze przerobione i przez to, że jestem tutaj codziennie, to po prostu wam to pokazuję i wiem już na 100% dzisiaj, że w tym kierunku ma to iść. U mnie akurat, moja dusza w taki sposób dzieli się z sobą i robi to już od lat. Już widzę, że znowu internet przycina, więc będę mówić wolniej. Moja dusza robi to od lat, robi to w taki sposób, że pisałam teksty do tej pory, takie, które gdzieś opisywały moje osobiste doświadczenia, nie jakieś teorie wyczytane, wyssane z palca, które ładnie wyglądają na papierze, tylko czuję, że to jest taka żywa wiedza, i bo ona mnie dotyka, bo ona mnie często boli, bo właśnie jest często taka nieładna, nieładnie wygląda i jest odrzucana,
Ale czuję, że to jest moja droga i stawiam się do tego, żeby tą drogą iść. Jeszcze jedno sprostowanie z wczoraj. Wczoraj powiedziałam, że to jest tak, że ja tutaj nie mam takiej bezpiecznej przestrzeni, mówiąc o tym, co się we mnie dzieje, dlatego że te filmiki są publiczne i może je obejrzeć każdy, ale czuję, że mam tę bezpieczną przestrzeń, dlatego że te osoby, które się pojawiają w momencie, kiedy ja to mówię, w momencie, kiedy to się zadziewa u mnie, czuję, że są tu te osoby, dokładnie te, które mają być. I z wami czuję się bezpiecznie. To chcę sprostować. Jesteście dla mnie w tym momencie, jesteśmy kręgiem w tym momencie, kiedy ja to mówię te swoje trudne rzeczy i wiem, że jeżeli pojawiacie się w tym kręgu, akurat w tym momencie, to jest to, dotyczy to w jakiś sposób też was i dzięki temu możemy sobie z tym pracować. Tak to dzisiaj bardzo mocno poczułam, jaka jest dynamika tego, co się tutaj dzieje. No i teraz powiem wam jakby ciąg dalszy mojej historii, która się wczoraj czułam, że było bardzo mocno. Czułam, że coś rzeczywiście w środku jakby pęka, coś się przemienia, coś się dzieje. I chcę wam powiedzieć, jaki był ciąg dalszy, w jaki sposób działa to, co robimy w sobie, to, co zrobimy w swojej energii, to, co dopuścimy do siebie, jeżeli dopuścimy do siebie tą prawdę, której wcześniej nie chcieliśmy zobaczyć, do której się nie chcieliśmy przyznać, jeżeli naprawdę to tak mocno zrobimy w energii, jak natychmiast przestrzeń odpowiada. To jest to, o czym mówiłam, że jesteśmy, że nie musimy właśnie zbawiać całego świata, tylko mamy to zrobić w sobie i po tej spirali ten nowy wzór, który się ułoży, on po tej spirali idzie dalej i to się dzieje tak, że jeżeli zrobisz to naprawdę w sobie, to natychmiast przestrzeń ci to pokaże. I chcę wam pokazać na swoim przykładzie, jak to u mnie zadziałało. Trochę tego jest i teraz widzę, że im bardziej się na tym skupiam, tym więcej oczywiście tych informacji przychodzi. Postaram się to powiedzieć tak jakoś w pigułce, co się pokazało, co się odpaliło, jakie nowe programy się poodpalały. Bo to jest teraz tak, że my pracując ze sobą docieramy do tych programów, które wiadomo, cały czas docieramy do tych programów, które mają być wyczyszczone, mają być wyczyszczone. Wczoraj, dobra, spróbuję to poukładać chronologicznie. Wczoraj, no, ponieważ to było mocne, co się zadziało, ja mam w swojej przestrzeni, mam, tak jak wam mówiłam, mam takie osoby, które, przy których mogę być sobą i od których zawsze dostaję wsparcie. Zadzwoniły do mnie wczoraj trzy moje przyjaciółki, siostry, takie osoby, które naprawdę bardzo mocno ja czuję. I to jest ciekawe, że tak jakby jedna pokazała mi jedną stronę medalu. Oczywiście ja to wiem, tak, ale wiecie, jakby na potwierdzenie. Jedna strona medalu, druga strona medalu, a trzecia powiedziała mi, że wysłała mi taki filmik jakiejś Amerykanki. Ja jej nie znam, dobra, gadała po angielsku, ale na szczęście, tak jak to Amerykanie, powtarzała w kółko to samo, więc zrozumiałam, co mówi. No, dostaję jakieś tam przekazy i powiedziała jedną taką ciekawą rzecz, że marzec jest tak mocnym miesiącem, że tutaj
że jest bardzo taki, bardzo mocno, ten marzec akurat jest bardzo mocno dla nas transformujący i możemy tutaj robić skoki kwantowe, tak w skrócie. I cały czas powtarzała jedną rzecz, że jesteśmy tak jakby zachęcani do tego, żeby stanąć w ogniu, wytrwać, nie uciec od tego ognia i mieć tą pewność, że ten ogień nas nie spali. Ten ogień to jest ta nasza prawda, to właśnie to, z czym jesteśmy na ten moment. Niezależnie od tego, co ci tam ten umysł gada, niezależnie od tego, co ci mówią ludzie, niezależnie od tego, co wszyscy naokoło o tobie pomyślą, ty masz stać w tym swoim ogniu prawdy i masz to poczuć do samych, masz poczuć ten palący ogień, palącą swoją prawdę, masz poczuć do kości tak jakby. I jakby powiedziałam mi o tym filmiku, bo tak poczuła, nie? Poczuła to, co się działo u mnie i ja jak tak sobie tego słuchałam, to poczułam, że właśnie to się u mnie wczoraj zadziało. Stałam gdzieś w tym swoim ogniu. I teraz zobaczcie, co się zadziało. Co się zadziało? Powiedziałam, że przyznałam się do tego, że nie jestem w stanie być matką i ojcem, ale chcę stanąć w roli matki, w pełni w roli matki i że nie czuję wsparcia od męskiej energii. Cześć Kasinko. Nie czuję wsparcia od męskiej energii i czuję, że ona chce ze mną walczyć, ale ja już nie chcę, nie będę walczyć. I otwieram się na to, że jestem, że staję w roli matki, jestem matką i otwieram się na pełne przyjęcie wsparcia od męskiej energii. No tak w skrócie to, co się wczoraj działo. I efekt był taki, że wieczorem zadzwoniła do mnie ta męska energia, czyli ojciec moich dzieci i powiedział, że jedno z moich dzieci będzie z nim, będzie mieszkało u niego. To dziecko, z którym ja nie daję sobie rady. W takim moim odczuciu nie dawałam sobie rady. Z tym, że ona teraz jak na to wszystko patrzę, one były tutaj ze mną przez cały rok. Od momentu, kiedy się zaczął COVID, on się zaczął rok temu, nie? W marcu. Były ze mną, była tutaj ze mną cały czas i tak jakby taka była jej decyzja i czuję, że przez ten rok byłam troszeczkę tresowana, byłam szlifowana. Ona mi pokazywała, wiadomo, że dzieci pokazują te nasze programy, które w sobie mamy, pokazują nam chyba najbardziej boleśnie to, czego jeszcze nie widzimy, nie chcemy zobaczyć. Ja przez ten rok przeszłam przez wszystkie chyba możliwe stany złości, odrzucenia, tego, że nie chcę na to patrzeć. Później tego, że jednak muszę na to spojrzeć, że byłam w tym smutku, byłam w tej samotności, byłam jednak, niezależnie od tego, co mówiłam wczoraj, byłam. Czuję, że jednak byłam na tyle, ile potrafiłam, na tyle, ile mogłam, byłam, pokazywałam. Ale w którymś momencie dotarło do mnie, że tak jak ja dotarłam do swojego wewnętrznego dziecka i się nim zajęłam, tak samo moim prawem i obowiązkiem wręcz jest zaopiekować się też matką,
znaczy matką we mnie tym, żeby zawalczyć, odzyskać szacunek, że tej matce należy się szacunek. I ja musiałam też to zobaczyć, że nie mogę dziecku pozwolić wejść na głowę, bo wiadomo, bo gdzie te osoby, które są takimi trudnymi nauczycielami, w które miejsca wchodzą? Tam, gdzie mamy lukę, tam, gdzie jest nasz najsłabszy punkt, czyli na przykład poczucie winy, czyli program nie jestem dobrą matką, nie potrafię sobie poradzić, nie wiem jak postawić granice, nie potrafię postawić tych granic, a jak stawiam granice, to jestem zła, to jestem ta zła. I oczywiście jakie programy mi się wczoraj odpaliły w momencie, kiedy usłyszałam, że kiedy jakby przestrzeń mi pokazała, że w momencie, kiedy ja staję w gotowości, że ja już chcę być tą matką i chcę to zobaczyć, chcę być, nagle to dziecko jest mi zabierane w pewnym sensie. Tak? Mogę sobie stanąć, powiedzieć, ale jak to? I teraz kwestia tego, co się dzieje we mnie, chcę wam pokazać, że to nie jest proste, tak? Bo co się pojawia od razu, jak to? Czyli ja się nie sprawdziłam jako matka, czyli ja jestem złą matką, czyli on sobie lepiej poradzi. A dlaczego nie? Dlaczego nie pozwolić temu ojcu, żeby, to jest też, nie, że matka wie najlepiej. My też mamy taki program. Matka wie najlepiej, ty się nie znasz, ty się nie wtrącaj, ty idź do roboty, ty nic nie wiesz, ja wiem najlepiej. A dlaczego? A może ten ojciec naprawdę na ten moment potrafi się zająć nią lepiej, ma z nią lepszy kontakt. Ja to muszę zobaczyć, muszę to przyznać i jestem na ten moment w tym trudnej dla mnie sytuacji. Jestem mu wdzięczna, naprawdę jestem wdzięczna, że taką podjął decyzję. Mimo, że wiem oczywiście, co tam jest, jak to jest odbierane właśnie, jak to jest odbierane przez moją córkę, jak to jest odbierane przez niego, przez wiele osób naokoło. Wiem o tym. No właśnie, czasami trzeba się odsunąć, żeby docenić. Jak się wyprowadziłam od rodziców, dopiero po stanie wiele dostrzec i docenić. Tak, dokładnie, ja to też czuję bardzo mocno, ale chcę wam pokazać oczywiście, ile jest w tym, ile znowu wypływa w takiej sytuacji, ile znowu wypływa tych programów właśnie, że nie dałam rady, chociaż w moim poczuciu dałam radę właśnie i przestrzeń mi to pokazała, że ja jednak zadbałam też o matkę, o siebie jako o matkę. I że czasami trzeba i mamy prawo i obowiązek zadbać o siebie jako o matki. Nie możemy pozwalać nikomu na to, żeby traktował nas jak śmieci. Czuję, że mi przestrzeń to w jakiś sposób pokazała. Pokazują mi się jeszcze inne rzeczy, ale jakby już nie chcę w to wchodzić. Pokazało mi też to, że u mnie akurat żywioł wiatru, żywioł powietrza jest takim żywiołem, który dba o
dba o mnie i dba o moje granice. I wczoraj nie dość, że był wiatr na zewnątrz, to jeszcze ta energia majańska, był też wiatr. I ten wiatr, mam poczucie, że w taki sposób na ten czas, na ten moment tak zadziałał, żeby mi coś pokazać, żeby mi coś uświadomić, żebym ja teraz stanęła znowu w tej swojej, żebym była w stanie się przestać obwiniać, przyjęła być może właśnie to, że nie daję sobie rady, czy nie dawałam sobie rady, było mi trudno postawić te granice, a być może właśnie pokazałam, że postawiłam te granice i tak się to zadziało. Bo to tak jest i też o tym mówiłam na początku, jak zaczęłam mówić o tych, o toksycznych relacjach, o tym, że czasami nie jesteśmy w stanie odejść, tak? Odejść od jakiejś osoby, bo się po prostu nie da, bo na przykład tą osobą, od którą byśmy chciały odejść, jest rodzic, czy właśnie dziecko, czy szef. Ale w momencie, kiedy my zrobimy w sobie to, co mamy zrobić, przestrzeń nam to pokazuje czasami, no właśnie w taki zaskakujący sposób, w taki sposób, który znowu gdzieś trzeba przyjąć w taki sposób, żeby nie wejść znowu w to poczucie winy, żeby poczuć do końca, jak to tak naprawdę jest, żeby być może mieć czas na odpoczynek, żeby mieć czas na to, żeby zobaczyć inne rzeczy. Wiem teraz, że znaczy wiem, czuję w tych energiach, które są teraz, że to jest dla nas takie cenne i ważne, żebyśmy my, żeby każda z nas, kobiet czy mężczyzn, tak samo, żeby każdy żebyśmy doceniły siebie, zobaczyły siebie, zobaczyły to, co robimy, bez tego wiecznego krytykowania i wymagania od siebie rzeczy, które czasami są niemożliwe, bo trzeba wiedzieć, że też się trzeba z tym pogodzić, że dzieci mają też swoją drogę. Moje dziecko już jest prawie dorosłe, i ona też dokonuje teraz wyborów. Albo teraz będzie szlifowała drugi diament. Mnie wyszlifowała przez rok. Być może teraz będzie szlifowała diament ojca. Tak sobie myślę. Nie wiem. A być może po prostu jest tak, że będzie jej tam lepiej i też mam na to, też mam się z tym pogodzić, że może jestem w stanie być dobrą matką tylko dla jednego dziecka. Nie mam pojęcia. Na ten moment nie wiem. Tak, że nasz krytyk ma ogromny fotel w naszej głowie. Ma, dlatego ja o tym opowiadam, bo wiem jak ten krytyk potrafi nam zniszczyć życie, potrafi nas wpędzić właśnie w takie sytuacje, w których jesteśmy w totalnym poczuciu winy i
jesteśmy po prostu wykorzystywane w taki, jesteśmy naprawdę manipulowane i niszczone. Ja wczoraj jeszcze wam powiem taką śmieszną sytuację a propos tego ognia, o którym mówiłam na początku, że mamy stanąć w tym ogniu. Ja sobie wczoraj zaserwowałam taki ogień fizycznie. Kupiłam sobie jakiś taki balsam, patrzę, o taki fajny, lekko rozgrzewający. Zrobiłam sobie saunę, posmarowałam się tym, całe ciało posmarowałam tym balsamem lekko rozgrzewającym. No i tak weszłam pod kołdrę, mówię tak, o jak fajnie, jak ciepło. I to miałam takie wrażenie, jakbym weszła do wanny z taką ciepłą wodą. Najpierw taka ciepła, później ona się robiła coraz cieplejsza. Była po prostu gorąca, to był ukrop. Leżałam pod tą kołdrą, nie mogłam się odkryć, bo mówię nie. Ja chyba muszę wytrwać w tym ogniu, w tym ukropie. Musiałam to poczuć na własnej skórze i to było tak, wiecie co ja poczułam w tym momencie? Poczułam się jak gotowana żaba. Ja kiedyś napisałam taki tekst, że byłam gotowaną żabą. Jest takie określenie na osoby, które są psychicznie maltretowane, powiedzmy, że to na początku ta żaba, ona nie wie, że tam się dzieje coś złego, że jak się ją wrzuci do garnka i się podgrzewa, to ona się dostosowuje, i to jest autentyczne niestety doświadczenie, ona się dostosowuje do jej temperatura ciała, dostosowuje się do tej coraz cieplejszej wody, aż w momencie, kiedy ona sobie uświadamia, kurna, chyba jest trochę za gorąco, to już nie ma siły, żeby wyskoczyć z tego garnka. Ja się wczoraj poczułam, dzięki temu, co się zadziało, dzięki temu balsamowi, poczułam się jak taka gotowana żaba i obiecałam sobie, zaczęłam mówić, bo ja tak robię, zaczęłam mówić i powiedziałam, że nie dam się już nigdy nikomu ugotować. Nie dam się, choćby to był nie wiem kto, nie dam się gotować żywcem. Po prostu nie. Wytrwałam wczoraj w tym ukropie, a jednocześnie wiem, że moje ciało się zaczęło trząść. Taka była ta reakcja. I wraz z tym drżeniem wiem, że ten program takiego, że mnie można ugotować żywcem, ten program ja wczoraj z siebie uwolniłam. Nie pozwolę się nikomu gotować żywcem. Tak, to chyba tyle, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo. Nie wiem, jak to się dalej potoczy. Pewnie będę was informować na bieżąco, jak to tam, co się dzieje. Wiem jedno, że wiem, i to akurat wiem, że byłam już w stanie rozpoznać i prawdę, i to, co jest naprawdę, ale też i to, co było było manipulacją, dlatego że gdzieś ten słaby punkt mój, takie właśnie nie jestem dobrą matką, tam była ta dziura, przez którą można było wejść i bardzo dużo robić takich niefajnych rzeczy. Ja to czuję, że to rozpoznałam i jednak te granice w taki sposób postawiłam, że na ten moment zadziało się tak. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, kochani, dziękuję wam. Za dzisiaj już chyba nie będziemy śpiewać. Dzisiaj sobie daruję.
Dziękuję Wam i buziaczek, pa, pa.